Witamy serdecznie. Zapraszamy na pierwszy odcinek z naszej jesiennej tułaczki po Gruzji. Wczoraj cały dzień padało, więc żeśmy no dużo nie nakręcili, ale dzisiaj jedziemy już w parę ciekawych miejsc. Jest trochę lepsza pogoda. Gruzja przywitała nas przepotężnym deszczem. Teraz Wam pokażę fajny widok. Tak wygląda dolina, w której mieszkamy. Dookoła nas wszędzie góry. Jesteśmy w Wysokim Kaukazie. Co prawda pogoda nie jest jeszcze idealna, ale od jutra ma już być lepiej i będziemy Wam kręcić wszystkie ciekawe miejsca, które postaramy się odwiedzić w tym jesiennym wypadzie. A my teraz zmierzamy na największy wodospad w okolicy. Jedziemy w kierunku Wady Kaukazu. Będziemy jakieś 10 km od granicy rosyjsko-gruzińskiej. Tak się prezentuje nasza fura. I widzimy się za jakiś czas. Oczywiście dziubal nie odpuści, jak tylko ma kawałek możliwości zejścia i wejścia. Dodatkowo jak jest jakiś krzyż, tym razem nie kościół, ale naprawdę widoki są stąd cudne. Chociaż mówią, że cudna jest tylko woda w Licheniu. No i odwieczne pytanie, czy chcemy iść tylko 15 minut do małego, czy zupełnie w przeciwnym kierunku do dużego wodospadu. Ale my wybieramy duży, bo jest dalej, trudniej i na pewno będzie więcej. Jak zostanie nam czasu, wrócimy na mały. Niestety naszły chmury, deszcz mocno nie pada, ale przestało być widzieć. Kierunek Gveleti Big Waterfall. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, ale rzeka zdecydowanie przyspiesza, w zasadzie potok górski. Wąwóz stał się już bardzo wąziutki. Po obu stronach mamy tylko skały na 500-600 metrów w górę. No a zostało jakieś 300 metrów podejścia do dużego wodospadu Gergeti. Nie wiem, czy stąd będzie coś widać. Ale możemy jeszcze kawałek podejść bliżej. Nie wiem, czy mnie będzie słychać. Tak się prezentuje duży wodospad Gergeti. Spróbujemy podejść, żeby pokazać skalę wielkości. Niestety nie ma widoków na dolinę. Dalej się już nie da iść. Żeby nie było, że nie byliśmy przy wodospadzie Gergeti. On się tam gdzieś u góry zaczyna wysoko, wysoko. Niestety dookoła nas tylko góry. Nie wiem, czy coś będzie słychać. Na pewno będzie trochę widać. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś gruziński las deszczowy, ale tak właśnie wygląda gruziński las deszczowy. Wąwóz, skały, paprocie, no i mrzawiący deszcz. Gdyby było 30 stopni więcej, można by się było poczuć jak w tropikalnej dżungli. Ale jak to mówią, dla turystów górskich nie ma nigdy złej pogody. Może być czasami nieodpowiednia kurtka, ale pogoda zawsze jest idealna.
A my teraz udajemy się do małego wodospadu Gerweli, Gwereli. Ja już nie pamiętam, ale podpiszę wam. Jest podobno również urokliwy. Trochę mniejszy jak ten, który przed chwilą widzieliśmy. Być tutaj 500 metrów, odejść w bok, żeby go nie zobaczyć, to byłoby naprawdę coś niesamowitego. No i tak z daleka prezentuje się mały wodospad. Jest to połowę mniejszy od poprzedniego, ale również urokliwy. Spróbujemy podejść. Nie, tędy się na pewno nie da. Udało się podejść pod sam wodospad. Nie wiem, czy będzie słychać, ale tu niesamowite echo jest w tym kotle. Jesteśmy w takich oto okolicznościach. A na zejściu z wodospadów mamy jeszcze taki fajny widoczek. Chmury mleczne opływające wysoki Kaukaz.